Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć na temat psalmu. Po pierwszym czytaniu następuje psalm responsoryjny, który, uwaga, jest integralną częścią liturgii słowa i posiada bardzo wielkie znaczenie liturgiczne oraz duszpasterskie, ponieważ sprzyja on medytacji nad Słowem Bożym. Psalm responsoryjny powinien odpowiadać każdemu czytaniu i z zasady winien pochodzić z lekcjonarza. Wypada, aby psalm był śpiewany, przynajmniej jeżeli chodzi o refren, który należy do ludu. Psalterzysta, czyli kantor psalmu, stojąc przy ambonie albo w innym miejscu, wykonuje werset psalmu, podczas gdy całe zgromadzenie siedzi i słucha oraz uczestniczy w śpiewie psalmu przez refren. Chyba że jest on wykonywany w sposób ciągły, czyli bez refrenu. Dzięki Wam bardzo za uwagę i zapraszam do komentowania tego odcinka oraz lajkowania i subskrybowania. Szczęść Boże i do zobaczenia.